Bardzo serdecznie witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Konferencji dla mnie bardzo ważnej i bardzo istotnej. Konferencji, która jest podsumowaniem 7 lat mojego życia w tej placówce, która za nami. Przed chwileczką przekazałem obowiązki nowej pani dyrektor, której bardzo serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę, że jej mogłem przekazać, ponieważ moją następczynią jest pani Wiesława Skorek, na pewno bardzo dobrze znana Państwu i sanoczanom. Osoba o ogromnych zaletach, o przede wszystkim ogromnym dorobku, więc myślę, że placówka trafia w naprawdę w dobre ręce. No oczywiście nie jestem zaskoczony, że kończę pracę tutaj. Tak tryby mielą i nie jest tutaj żadną tajemnicą, że mój start w kampanii wyborczej no też pewnie w jakiś sposób się odcisnął na tych decyzjach. Więc tutaj, jak mówię, nie jestem zaskoczony. No przykre jest tylko to, że zostało to robione w taki, a nie inny sposób, że wiedziano o tej dacie, powiedzmy już bardzo dawno temu, kiedy mi się kończy. Można było to zrobić dużo szybciej, w sposób naprawdę cywilizowany i profesjonalny. Tymczasem konkurs ogłoszono w ostatniej chwili. Przesłuchania odbyły się kandydatów dosłownie w ostatni dzień mojej pracy, więc od piątku tak naprawdę placówka stała w takim zawieszeniu, nie wiadomo było kto ją reprezentuje. No ja już nie chcę mówić o tym, że moja osoba też na tym o tyle na szczęście nie ucierpiała, ale że gdybym na przykład złamał nogę, nie miałbym ubezpieczenia. To są szczegóły, ale te szczegóły pokazują, są smutną ilustracją też tego, dlaczego nasz powiat jest tak, a nie inaczej odbierany, dlaczego w naszym powiecie tak, a nie inaczej się dzieje. Nieprzewidywalność, chaos podejmowanych decyzji, bardzo często, który jest podejmowany pod potrzeby chwili poszczególnych osób, powoduje po prostu to, że no, te 4 lata powiatu, ja osobiście i myślę, że wiele osób podzieli ten pogląd, no, są to bardzo trudne i chyba najgorsze 4 lata powiatu, jakie były. Sytuacje w szpitalu, sytuacje w szkołach, sytuacje w bursie, sytuacje w niewykorzystanych pomieszczeniach po starej zespole szkół numer 5, czy co najważniejsze, sytuacja w naszym szpitalu, który tak naprawdę no, coraz bardziej się nam skurcza, obkurcza. No to jest właśnie ta dzisiejsza sytuacja z ilustracją tego zarządzania, więc to jest ten przykry aspekt. Zdaję sobie sprawę, tak jak powiedziałem wcześniej, że ten wynik, czy to rozstrzygnięcie nie jest również dla mnie zaskoczeniem, więc generalnie mogę powiedzieć trochę żartobliwie, że cieszę się z wyrównania szans. Moi konkurenci też dostali od zarządzających obecnie powiatem czy miastem dość sporo czasu na prowadzenie kampanii. Oczywiście to jest tak troszeczkę tutaj humorystycznie. No, ja też ten czas już teraz będę miał, więc przez te dwa najbliższe miesiące zamierzam się właśnie oddać głównie temu zajęciu i tutaj poświęcić się kampanii wyborczej. Natomiast dzisiaj najważniejsza dla mnie rzecz, którą chcę ustawić na koniec tej konferencji, oczywiście chyba, że będziecie mieli Państwo jakieś pytania. Chcę bardzo serdecznie podziękować Państwu, którzy nam zaufali, którzy mimo tego, że zastając placówkę w bardzo nieciekawej sytuacji, o bardzo złej takiej renomie, o bardzo złej prasie, mimo wszystko zaufaliście nam, mimo wszystko wysłaliście do nas swoje dzieci. Przede wszystkim te wszystkie dzieci naprawdę bardzo chętnie korzystały i to jest dla nas taka najmilsza, myślę, forma, bo to jest taki prosty dowód na to, że nasza praca była oceniana przez was bardzo dobrze, więc za to wam bardzo serdecznie dziękuję za to zaufanie. Dziękuję przede wszystkim tutaj naprawdę mojej drużynie, drużynie MDK, która przeszła z nami bardzo trudne rzeczy. Gdy przyszedłem tutaj do pracy, nasz budżet to było ponad 900 tysięcy, w tej chwili to jest trochę ponad 400 tysięcy. Przeszliśmy przekształcenia, przeszliśmy naprawdę bardzo trudne momenty, jak choćby tamten rok, kiedy brakowało nam po prostu 20% do poborów, już nie mówię o żadnych innych rzeczach. Zaufanie, jakim mnie obdarowaliście, i tutaj się zwracam do moich kolegów i koleżanek, było dla mnie bardzo cenne i bardzo ważne. Mam nadzieję, że sprostałem temu zadaniu, bo faktycznie udało nam się utrzymać ofertę, udało nam się utrzymać przede wszystkim placówkę mimo naprawdę bardzo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych. Więc za to zaufanie wam dziękuję. Dziękuję wam za to, że mieliście pasję
że mieliście naprawdę tą energię, dzięki której ja nie musiałem tak naprawdę pracować, a wystarczyło, że wam nie przeszkadzałem, a to wy tworzyliście tą placówkę, wy tworzyliście magię tego miejsca i to dzięki wam właśnie rodzice i wychowankowie nam zaufali, a powiem szczerze, że była to naprawdę duża liczba, bo około 700 uczestników mamy na regularnych zajęciach. Jeżeli chodzi o różne imprezy, które obsługujemy, które prowadzimy, to naprawdę liczba idzie w tysiące. Więc za to wszystko, za te cudowne 7 lat, które spędziłem w placówce za mną, bardzo gorąco dziękuję. I no mam nadzieję, że będziemy jeszcze funkcjonować w różnych innych sytuacjach. Mam nadzieję, że będę miał też jeszcze możliwość z Państwem współpracować. No ale tak jak mówię, coś się kończy, pewien rozdział się zamyka. Ten rozdział zamknął się dla mnie w piątek. Dzisiaj dopiero się tak naprawdę o tym oficjalnie dowiedzieliśmy i życzę moim następcom, życzę pani Wiesi, którą jestem w 100% przekonany, że sobie świetnie nie tylko poradzi, ale pokaże zupełnie nową, świeżą ofertę tej placówki. Życzę jej tego oraz również moim przełożonym, żeby na koniec swojej pracy dostali tyle ciepłych słów, tyle ciepłych informacji, tyle podziękowań, tyle słowa wsparcia, jakie ja miałem szczęście otrzymać, bo to jest naprawdę ta chwila i to jest naprawdę to podsumowanie, dla których wiem, jak wartościowa był odbiór mojej pracy. Za te wszystkie słowa bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Czy swoją przyszłość zawodową zwiąże Pan dalej z kulturą? W tej chwili jest taka sytuacja, że nie ukrywam, nie chcę wchodzić, mam kilka propozycji, mam kilka pomysłów, co dalej z sobą. Natomiast pewną nieuczciwością byłoby, gdybym w tej chwili, w tym okresie dwóch najbliższych miesięcy angażował się w jakikolwiek nowy projekt, bo uważam, że powinienem się poświęcić faktycznie jednemu zadaniu w tej chwili, faktycznie poświęcę się tym wyborom najbliższym, startowi w tych wyborach. Natomiast zobaczymy po tych dwóch miesiącach faktycznie, jak to się zakończy. Jeżeli będę burmistrzem, z pewnością zajmę się bardzo mocno kulturą i z pewnością kulturę będę rozumował troszeczkę inaczej. Promocję będę przede wszystkim właśnie uważał, że kultura jest elementem promocji na zewnątrz. No nie chodzi o to, żeby zrobić imprezę dla 15 tysięcy odbiorców, ale w środku i tak naprawdę wypromować nazwisko burmistrza czy poszczególnych radnych. Chodzi o to, żeby Sanok był promowany na zewnątrz, w całym kraju, na świecie, bo na to Sanok zasługuje i tego Sanok powinien oczekiwać od osób, które zajmują się promocją. Promocja zawsze musi być na zewnątrz, nie w środku. To wtedy nie jest promocja, to wtedy jest po prostu kampania wyborcza. Uważa Pan, że ten wynik konkursu to są jakieś roszady polityczne? O ile wybór pani Wiesławy uważam za mega pozytywny i naprawdę oddałem się do dyspozycji pani dyrektor, jeżeli będę mógł w czymkolwiek jej pomóc, jeżeli będzie potrzebowała w ogóle takiej pomocy czy jakiejkolwiek rady, jestem na każde zawołanie, o tyle no, nie mam żadnych wątpliwości. No, mam doświadczenie 15 ponad lat w zarządzaniu, więc generalnie jest to udokumentowane, w tym 7 lat w zarządzaniu tą placówką. Co prawda niecałe 5 lat, bo o to poszło tutaj pan starosta, jak mi powiedział w rozmowie telefonicznej, ja nie miałem tych 5 lat w zarządzaniu placówką kultury jako takiej, bo MDK został przekształcony w listopadzie, będzie miał 5 lat, więc to był ten myk, który pozwolił, tak mówiąc kolokwialnie, na zmianę. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że w tej chwili mamy w Sanoku pewien system władzy, który mieli w jedną stronę i o tym mogliśmy się już wielokrotnie przekonać. Ja jestem po prostu kolejnym takim, myślę, przykładem tego, choć tak jak mówię, no nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie, bardziej smutna jest forma, nieprofesjonalizm, smutna jest sama otoczka, jak to zostało zrobione na ostatnią chwilę, po terminach. Tak zupełnie po ludzku mówię, że do pewnych rzeczy powinno się po prostu podejść zupełnie inaczej, poważniej. Wiedzieliśmy od bardzo dawna, kiedy ta data nastąpi. Ja mogłem spokojnie od miesiąca przekazywać placówkę. Tutaj bardzo dużo rzeczy można zrobić po prostu spokojnie, a nie tak jak to jest robione. Wszystko w jakichś niedomówieniach, w ostatniej chwili, w dużym bałaganie, bo jak zwróciłem uwagę na to panu staroście i komisji, że moja praca kończy się o godzinie 24 w piątek, w sobotę, w niedzielę do rozstrzygnięcia, tak naprawdę gdyby coś się wydarzyło w placówce, mówię, nie wiem, o jakimś zdarzeniu losowym,
no to będzie po prostu problem. Więc pan starosta skwitował tylko słowami, no miejmy nadzieję, że się nie wydarzy. No jeżeli faktycznie zarządzanie powiatem ma się opierać na nadziei pana starosty, to tutaj mamy odpowiedź, dlaczego tak wygląda szpital, dlaczego tak wygląda szkolnictwo, dlaczego tak wyglądają zasoby, dlaczego tak wygląda wreszcie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Bo to wszystko opiera się nie na wiedzy, nie na pomyśle, tylko na czyichś nadziejach. I to jest chyba klucz do obrazu w starostwie i w powiecie sanockim. Mam nadzieję, że kolejna rada, kolejny powiat, kolejny zarząd powiatu, to będzie już zgoła inny zarząd. Ja dziękuję. Startując do konkursu, miał pan jakieś nadzieje na to, że jeszcze tutaj będzie pan kierował tą placówką? Czy to było tylko takie zgłoszenie pro forma, żeby później nie było, że nie zgłosiłem? Nie, oczywiście. Szczerze mówiąc, ta placówka to jest 7 lat mojego życia. Ja dzisiaj to mówię w miarę spokojnie, ale naprawdę wewnętrznie, proszę mi wierzyć, ja zżyłem się z tymi ludźmi, z tym miejscem, ja w jakiś sposób je budowałem. Więc naprawdę miałem szczerą też nadzieję, że być może ktoś popatrzy na to, no nie chcę mówić merytorycznie, no ale tak z tego punktu widzenia, że właśnie nie będzie na mnie patrzył jak na konkurenta, przyjaciela politycznego, tylko jak na osobę, która po prostu tą placówkę z pewnego poziomu wyprowadziła do trochę innego poziomu. Nie chcę oceniać też, bo to nie będzie szczere, nie będzie to obiektywne, na pewno jest to subiektywne spojrzenie, ale ta placówka się bardzo zmieniła. Tu chcę powiedzieć taką rzecz, że najsmutniejszym komplementem, jaki otrzymałem w życiu, to były decyzje załogi. Wraz ze mną odeszło 8 osób, zostało 3. Więc tak mi napisały dziewczyny, jak mi powiedziały, po prostu bały się, co będzie, jak ja odejdę. I bardzo dużo ciepłych słów powiedziałem, nie chcę do nich wracać, bo są emocjonalne, ale to jest takie dla mnie najlepszy dokument na to, jak byłem oceniany. I miałem nadzieję, że być może ktoś tam popatrzy na to właśnie w sposób taki obiektywny. Bardzo często w tej placówce, tak było do tej pory, wyrażały się osoby, miały swoje zdanie osoby, które nie miały pojęcia o tej placówce. Nigdy nie były na naszych wernisażach, nigdy nie były na naszych imprezach. Podejrzewam, że nie trafiłyby do toalety i miały zawsze wiele do powiedzenia, co w placówce powinno być, a czego nie. Kuriozum, to już mogę dzisiaj powiedzieć z czystym, otwartą przyłbicą, kuriozum było to, że musiałem się tłumaczyć jednej z pani, mojej dobrej koleżance, że nauka języków obcych jest elementem kultury, że religioznawstwo jest elementem kultury. I to były takie zarzuty, które sprowadzały tą rozmowę do absolutnego absurdu i do groteski, więc nie mam cienia wątpliwości, że kryterium i przeprowadzenie tego konkursu, przy całym szacunku, jeszcze raz, pani Wiesiu, pełen szacun. Ogromnie się cieszę, że to pani Wiesława Skorek została moim następcą. Jestem przekonany, że to są naprawdę bardzo dobre ręce, w które placówka idzie, ale nie mam żadnych wątpliwości, że było to po prostu, delikatnie mówiąc, takie kolokwialne polowanie na mnie. Co też mnie nie zaskakuje, potwierdza tylko pewne przypuszczenia. Myślę, że jak mówią często, karma wraca, więc ja jestem cierpliwy.